Restauracja Królewska, niedaleko kopalni soli w Wieliczce. Tak, roczna przerwa była, a teraz zamówiliśmy kawę latte i kawę mrożoną. Zamówiłem kawę mrożoną, zamówiłem ja. No mam dietę, ale po takim marszu. Restauracja Królewska w Wieliczce, niedaleko kopalni soli. Zamówiłem sobie taką kawkę. A żona taką bardziej dietetyczną. Żona zamówiła kawkę latte. A ja zamówiłem kawkę mrożoną z bitą śmietaną. No zobaczymy. W każdym razie w kawiarence byliśmy już rok temu. W kawiarence byliśmy rok temu. Ale wtedy daniem głównym była gruszka. Ta, co tutaj widzisz jako danie główne. Kawka mrożona bardzo dobra. Jeżeli nie przejmujesz się rzeczami typu kalorie, to kawiarnia, a w zasadzie restauracja Królewska w Wieliczce jest dla ciebie. Naprawdę, jak wyłazisz się 2-3 godziny po kopalni i nie masz ochoty kupić sobie kawy na dole, to warto tutaj pójść na 5 minut do Królewskiej, kupić sobie kawkę, wypić kawkę, a następnie szybko biec na parking, żeby za dużo nie zapłacić. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. 14 lipiec 2015 rok. Restauracja Królewska w Wieliczce. Jak skończyliśmy kawkę, a w zasadzie dwie kawki, to wyszło śliczne słoneczko. I tym sposobem popołudnie zapowiada się całkiem ciekawie. No pytanie, co będziemy robić w Krakowie?